Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Nowy sezon pierwszej ligi rusza za tydzień, wraca za tydzień, natomiast Ruch Chorzów wraca do pierwszej ligi w tym sezonie i dzisiaj ten program poświęcimy właśnie wielokrotnemu mistrzowi Polski, bo myślę, że temat jest na tyle ciekawy, że ktoś kiedyś o nim zrobi film. To niech to będzie takie intro do tego filmu. Zbierzemy dzisiaj trochę tych informacji o tych kilku ostatnich latach bardzo burzliwych dla Ruchu Chorzów i o tym klubie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać w składzie następującym. No, Rafał Grodzicki, a więc były zawodnik Ruchu Chorzów. Ponad 200 spotkań dla Ruchu, 8 lat spędzonych jako zawodnik. Tak, nie mogliśmy się doliczyć, jaka to jest dokładnie liczba, ale rzeczywiście mam w pamięci to, że dostałem koszulkę z tej okazji z liczbą 200, więc na pewno jest ich więcej. No i cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie. Ja też się cieszę, bo też wiem, że medialnie zacząłeś się udzielać po karierze. Już też naliczyliśmy ci prawie 20 meczów skomentowanych. Tak jest. Zaraziło mnie tym kilka osób. Czuję się w tym nawet fajnie i mam nadzieję, że ten sezon też przyniesie kolejne te spotkania do komentowania i ta liczba również zacznie rosnąć. No to będziesz się piął tak jak Ruch Chorzów w tej drabince, jeżeli Oby. Chodzi o ligi. Jest z nami także dziennikarz katowickiego sportu, a więc Maciej Grygierczyk. Cześć Maćku. Dzień dobry. Maciek, jak zwykle na bieżąco z Ruchem, trzyma rękę na pulsie, wie co się dzieje w kadrze tej drużyny, wie na co można liczyć przed nadchodzącym sezonem. No tak, no Ruch to jest tak wdzięczny klub, że nie tak dawno, bo przecież jeszcze 3 lata temu nawet informacja, że Ruch wyszedł na trening była ciekawym newsem, albo że pensje są uregulowane, więc no jest to tak zawodowo trzeba powiedzieć, że wdzięczny obiekt, tak bym to określił. No wdzięczny, ale też taki przysparzający kibicom, ludziom związanym z Ruchem, wielu, powiem nawet palpitacji serca, bo pewnie to, co się działo przez te ostatnie lata, to nieraz doprowadzało do no wręcz załamania kibica. No tak, no to jest jeden wielki rollercoaster, ale tak naprawdę to, co mówi się, obyś żył w ciekawych czasach i podczas gdy wiele klubów, nawet gdzieś sąsiednich, powiedzmy się, miota ciągle między tymi samymi klasami rozgrywkowymi, to kibice Ruchu przeżyli taką huśtawkę, że tak naprawdę kto przy tym klubie został, ten mam wrażenie, tą taką sympatię czy wręcz miłość był w stanie sobie umocnić. Zresztą też jest takie wyświechtane powiedzenie, że czasem droga jest ciekawsza niż cel. I pamiętam, że mnie taka refleksja naszła niecały rok temu w rundzie jesiennej tego drugoligowego sezonu w Kaliszu, gdy tam pojechało ponad 2000 kibiców niebieskich na przecież dosyć daleki wyjazd. Ruch tam wygrał 2-1 i ja sobie tak myślę, że kurczę, w zasadzie ta trzecia liga, druga liga, jacyś nowi rywale, nowe stadiony, nowe doznania i po co wracać do tej ekstraklasy, żeby cały czas grać co drugi tydzień, nie wiem, z Koroną, z Zagłębiem Lubin i na tych samych stadionach z tymi samymi rywalami i słuchać tych samych przyśpiewek, więc no w przypadku Ruchu rzeczywiście ta droga jest na pewno ciekawa, nie wiem czy ciekawsza niż cel, no bo to jest cel, zresztą przecież po tych dwóch awansach Ruch produkował takie t-shirty w drodze do celu, no to tam jest jasno, najpierw była skreślona trzecia liga, teraz już mogła być skreślona druga liga i wszyscy w Chorzowie czekają na to, aż będzie można skreślić tą pierwszą, chociaż ja twierdzę, że no to może być długi proces i już w tym momencie tak naprawdę Ruch trochę musi przebijać głową sufit, ale to pewnie o tym sobie jeszcze będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać. Słuchajcie, no nie zawsze historię trzeba budować na medalach, tak? Tu przykład Ruchu jest taki, że można właśnie budować też w inny sposób. Na awansach. To zaraz do tego sobie wrócimy. Jeszcze przedstawię tylko trzeciego gościa. Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, Szymon Michałek. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Zastanawiałem się, jak ciebie przedstawić, bo ty jesteś człowiekiem, trochę instytucją dla szeroko pojętego Ruchu Chorzów, bo jesteś przede wszystkim kibicem i takie słowo chyba mi najbardziej do ciebie pasuje. Natomiast no, ty też o mały włos byłeś prezesem tego klubu. Zorganizowałeś sektor rodzinny, taki naprawdę na dużą skalę na stadionie w Chorzowie. Ale chyba to słowo kibic to najbardziej ostatecznie do ciebie pasuje. Wiesz co, dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich. Sam się zastanawiałem, jak można mnie przedstawić. Rzeczywiście słowo kibic pasuje. Tych funkcji na Ruchu troszeczkę mi się za te 20 kilka lat już udało, od 94 roku udało jakby pełnić. Rzeczywiście najbliżej mi jest do określenia kibic. Organizuję, tak jak powiedziałeś, największy sektor rodzinny
w Polsce. Za Maćkiem akurat Grygierczykiem jest ta koszulka naszego sektora rodzinnego, także tutaj dumnie prezentowana. 12 zawodnik, ta 12 zawodnik, tak, mamy specjalnie dedykowane koszulki, więc to jest naprawdę robione profesjonalnie. Tak, o mały włos zostałem prezesem Ruchu Chorzów. Po prostu żyję tym klubem na co dzień, więc dla mnie Ruch Chorzów to jest życie, więc myślę, że słowo kibic najlepiej oddaje moją osobę. Życie kibica Ruchu Chorzów nie jest łatwe. Sezon 2016-2017, wtedy Ruch spada z Ekstraklasy, 14-krotny mistrz Polski żegna się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym. No i jak się okazuje, żegna się na dłużej, bo spada później także z pierwszej ligi, spada z drugiej aż do trzeciej ligi, a więc na czwarty poziom rozgrywkowy. Teraz dopiero wrócili na zaplecze piłkarze niebieskich. To zacznijmy sobie od początku. Ja wiem, że to jest temat bardzo rozległy i bardzo długi, natomiast jak w ogóle doszło do tego, że klub z takimi tradycjami, z taką rzeszą kibiców, z tak długą historią, którą teraz sobie gdzieś możemy też obejrzeć na tych naszych grafikach, jak doszło do tego, że w zaledwie kilka lat z Ekstraklasy spadł aż do trzeciej ligi? No może ja zacznę, bo byłem w środku, tak. W poprzednim sezonie mieliśmy przykład Wisły Kraków, która spada do pierwszej ligi i wszyscy mówią, zasłużyli przez ostatnie lata. Gdzieś tam za każdym razem udawało się, teraz no niestety przyszła pora na nich, spadli. Ruch się różnił tym, że miał sezon słaby, ale miał zaraz sezon fantastyczny. Walczył o puchary, walczył o Mistrzostwo Polski, grał w finale Puchar Polski. To była taka sinusoida, gdzie po tym słabym sezonie zawsze przychodził ten lepszy i każdy mówił, że no dobra, ten Ruch jest rzeczywiście specyficzny, ma rzeszę fanów, ma historię, ma legendę, no ale gra w kratkę, ale te lepsze sukcesy przysłaniają te gorsze sezony. No i niestety, przyszedł w końcu moment, gdzie nie podołał klub, moim zdaniem, zawodnicy również, bo my byliśmy na boisku, to my generalnie występowaliśmy na murawie i to wszystko zależało od nas, ale... I kadry, wejdę ci w słowo, wcale nie mieliście takiej, że no nie, ktoś no jak popatrzymy, wskazywał na spadek. Tak, jak popatrzymy, okej, to byli w większości młodzi chłopcy jeszcze wtedy, ale chłopcy, którzy bez problemu tak po sezonie sobie znaleźli kluby i to naprawdę do dzisiaj generalnie większość z nich gdzieś tam występuje na najwyższym szczeblu. No ale wydaje mi się, że te największe problemy zaczęły się, może nie największe problemy, ale spadek był nieunikniony, kiedy były prezes Janusz Paterman pojawił się w klubie i przestał ufać Waldemarowi Fornalikowi. To była osoba, która spinała wszystko. Wcześniejszy prezes być może też nie był tak krystalicznie czysty i patrzył tylko i wyłącznie na klub, ale przede wszystkim co miał dobre, to to, że ufał praktycznie nieograniczenie Waldkowi Fornalikowi, a wiemy, co on był w stanie zrobić i no niestety, kiedy Waldka Fornalika zabrakło w Ruchu, Ruch zaczął spadać z ligi, z Ekstraklasy do pierwszej ligi i tak dalej, i tak dalej. Maciek, jak ty to pamiętasz? Znaczy, wiadomo, że jakby ta kadencja Janusza Patermana to była takim w cudzysłowie ukoronowaniem tego wszystkiego. No teraz jakby się którego kibica Ruchu by się zapytało, to pewnie zdecydowana większość powie, że to była tylko konsekwencja działań prezesa Smagorowicza. My tak lubimy generalnie patrzeć na świat czarno albo biało, prawda? Takie mamy czasy, że ktoś jest albo dobry, albo zły, nie ma odcieni szarości, nie ma złotego środka, a tak naprawdę ten prezes Smagorowicz, nie chcę go tu też za bardzo bronić, tylko być może jedynym sposobem na to, żeby Ruch starał się jakoś nawiązywać do tych lat wielkości, walczyć o medale, co przecież trzy razy się nie tyle udało, na co Ruch zapracował, no to być może jedynym sposobem na to była jazda po bandzie, jakaś też finansowa, taki agresywny sposób gdzieś pozyskiwania środków, robienie to, mówię, to byśmy mogli tu gadać i 7 godzin, byśmy do tego nie doszli. Jakieś, choćby, nie wiem, cesje na środki z Kanału Plus, cały czas jakieś rolowanie tych pieniędzy. I też Smagorowicz miał wizję wielkiego Ruchu, być może wspieranego przez rząd, bo przecież pamiętamy, że nie wiem, były premier Buzek tak przyprowadził tam Tauron czy Węglokok, no Ruch grał z tymi firmami na strojach. On miał wizję wielkiego Ruchu na Stadionie Śląskim. I przyszedł rok, teraz może mnie poprawić, nie wiem, 2013, gdy walnęły, pieprznęły tak zwane krokodylki na budowie Stadionu Śląskiego.
i wtedy się stało jasne, że no nie wiadomo, kiedy ten Śląski powstanie, w ogóle jeśli powstanie, jeśli ten remont się zakończy. Było jasne, że coś takiego jak ruch na Stadionie Śląskim się nie uda. Smagłowicz miał taką wizję, że to będzie dom ruchu, tam się będzie dało to obudować biznesem, polityką, może grać w pucharach, że to będzie taki klub, wielki klub regionu. I patrząc na to, że GKS Katowice się nie umiał wydostać z zaplecza Ekstraklasy, że Górnik Zabrze też miał cały czas jakieś problemy, że Piast jeszcze wtedy nie był tak, powiedzmy, stabilnym klubem jak teraz i gdzieś dopiero się przebijał do tej Ekstraklasy, tak krążył między nią a pierwszą ligą, no to być może to nie był pomysł wcale kakołomny. Jasne, że teraz można powiedzieć jasno, że Smagłowicz zły, winny wszystkiemu, co niedobre, winny upadkowi ruchu, ale tego już nie sprawdzimy. Co by było, lubimy sobie pogdywać, co by było, gdyby te krokodylki na Stadionie Śląskim nie walnęły, gdyby ruch na tym Stadionie Śląskim wylądował. Być może byłoby to samo, bo widzimy przykłady miast dużo większych, Wrocław, Gdańsk, gdzie są wielkie stadiony i świecą pustkami. Nie wiem, czy Chorzów, czy może patrząc szerzej, Górny Śląsk, czy to jest teren, gdzie mogłoby być inaczej. No, nie dowiemy się. A też to, co Rafał powiedział, że patrząc na te trzy spadki, to mimo tej takiej bryndzy finansowej, tego, że wiecznie były problemy z licencją, z niepłaceniem, to nawet był problem większy niż z niepłaceniem w którymś momencie, to był problem z płynnością, wieczne jakieś przepychanki z miastem o dotacje i tak dalej, to nawet jeszcze czasy drugiej ligi, bo to jest gdzieś jeden z ważnych powodów, czemu ruch spadł z drugiej ligi, że nie było tej płynności zagwarantowanej przez miasto, że ten budżet się spinał w skali końca roku, ale w trakcie roku no to bywało z tymi płatnościami różnie. Że ruch mimo wszystko zawsze był w stanie zbudować sobie skład, który powinien w danej klasie rozgrywkowej spokojnie się utrzymać, a mimo tego się nie udawało i lądował niżej i się trzeba było odbudowywać aż z poziomu no zdecydowanie najniższego w historii makroregionu. Szymon, tutaj padły słowa o stadionie dla Ruchu Chorzów. Kibice Ruchu Chorzów już kilkakrotnie wychodzili w ogóle na ulicę w proteście, że tego stadionu nie było. No to też, ty też jesteś pewnie orędownikiem tego projektu. No opowiadaj, jak to wygląda też z perspektywy kibica, bo kibice przechodzili to wszystko jednak najciężej. Absolutnie. Ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, oczywiście o tym stadionie z chęcią porozmawiam, bo to jest temat, który jest najbliższy mojemu sercu i mam takich znajomych, nazywamy się tak roboczo taką grupą Chorzów to XD, potem może rozwinę ten... Tylko Szymon, żeby ta dyskusja nie przeszła na promowanie tego stadionu tylko i wyłącznie, porozmawiamy. Nie, absolutnie. To znaczy, nie, pytanie Adam zadał o stadion, więc sobie pozwolę odpowiedzieć, ale zanim na nie odpowiem, chciałbym też tutaj nawiązać. Słuchajcie, to jest coś takiego i to jest jakby moja taka... Tutaj spojrzę w kamerę. Moja taka prośba nie tylko do kibiców ruchu, ale tak naprawdę do wszystkich kibiców w Polsce, którzy ale autentycznie na sercu mają swój klub. Nie do końca ufajcie ludziom, którzy zarządzają waszymi klubami i miastami, w którym te kluby się znajdują, w których te kluby się znajdują. Dlaczego? Kibic tak naprawdę i w Chorzowie jesteśmy tego przykładem, jest największym sponsorem ruchu. Obecnie największe pieniądze w ruchu zostawiają kibice. Należy absolutnie mieć kontrolę nad tymi zostawianymi tam pieniędzmi, ponieważ my to oczywiście zostawiamy z serca, ale jednak to są gdzieś tam często pokaźne budżety, czy pokaźne części naszych domowych budżetów. W związku z tym jakaś kontrola nad tym powinna być. Dlaczego ruch się tak stoczył? Jeszcze wracając do tego pierwszego pytania. Tak samo, jeżeli byście tutaj mieli, macie tutaj spotkania zarządów kanału sportowego. Gdyby założyciele czy zarząd kanału sportowego myślał tylko i wyłącznie o tym, żeby z kanału sportowego wyciągać pieniądze, ale w niego nie inwestować, nie wiem, czy tutaj zdradzę tajemnicę, że się będziecie przenosili do nowego studia. Nie zdradzisz, to nie zdradzę, wszyscy wiedzą. Gdyby oni nie myśleli o dalszym rozwoju, tylko myśleli o tym, żeby wyciągać pieniądze z tego programu, to za 4 lata byśmy mieli ostatni tutaj odcinek i tyle by było po kanale sportowym. Z klubami piłkarskimi jest podobnie. Jeżeli ktoś myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby na nich żerować, żeby w jakiś sposób się ogrzać w tym stuletnim ciepełku, to jest pierwszy w kolejce. Natomiast jeżeli chodzi o podejście takie naprawdę z sercem do tego, bo to jest tak naprawdę duża odpowiedzialność. No ktoś to 102 lata temu, ktoś ten klub założył, ktoś zdobył 14 mistrzostw. Kibice ruchu jeździli na wyjazdy w 30 latach już po 2000 kibiców do Krakowa. To mówimy o naprawdę klubie, o jednej, moim zdaniem, z największych historii w polskiej piłce nożnej i nie można o tym zapominać. W związku z tym no, działania takie no, kłamców po prostu i jakieś takie rozkradanie tego całego dobra
stuletniego doprowadziły po prostu do tego, że w pewnym momencie już nikt do nikogo nie miał zaufania, zrobiła się jakaś dziwna atmosfera, piłkarze przegrywali 6-0 i tak dalej, więc to nie miało jakby, nikt tego chyba na tamten moment nie był w stanie posklejać. Dlatego uważam, że naprawdę kibice powinni absolutnie pilnować tego, co robi zarząd. Oczywiście przypuszczam, że pierwszy tutaj zareaguje na to Szymon Jadczak. Nie chodzi mi o działania przestępcze, bo wiem, że Szymon Jadczak mnie gdzieś tam na Twitterze śledzi, following me. Natomiast jeśli chodzi mi po prostu o taką codzienną kontrolę, jeżeli zarząd robi jakieś dziwne kroki typu kontrakt zawodnika kończy się za 4 lata, my dajemy mu wolną rękę i ten zawodnik z nami siedzi przez kolejne 2 pobierając pensję i chodząc na lody, no to nie róbmy tak. Dbajmy o to, żeby te pieniądze gdzieś się nie rozchodziły. Ale wracając, bo nie chciałbym tutaj robić jakichś wywodów. Stadion to jest absolutne must have ruchu Chorzów, każdego klubu, który chce w XXI wieku się rozwijać i od tego stadionu nie uciekniemy. Ruch Chorzów nie ucieknie od nowej areny. Ktoś zada pytanie, przecież macie w Chorzowie Stadion Śląski. Tak, ale Legia też w Warszawie ma Stadion Narodowy, mimo to gra na swoim stadionie. Nie ma klubu w Polsce, który jest w stanie 50-tysięcznych zapełnić, żeby to się spinało biznesowo. My możemy taki mecz zagrać z Wisłą Kraków na urodziny ruchu kolejne, bo takie są plany, żeby na Stadionie Śląskim zagrać. Możemy w Ekstraklasie zagrać derby Śląska. Możemy zagrać w pucharach, ale to jest wszystko. To będzie 3-4 mecze na sezon maksymalnie. Na co dzień musimy mieć swój własny stadion. I moja największa jakby tutaj krytyka w stosunku do władz miasta Andrzeja Kotali, który w ten sposób sobie jakby robił karierę polityczną, że w 2010 roku obiecał ten stadion, w 2014 w kolejnych wyborach obiecał ten stadion, w 2018 roku znowu obiecał po raz trzeci ten stadion. 12 lat minęło, stadionu nie ma, chce iść do kolejnych wyborów i zgadnijcie co? Słyszymy w kuluarach, że ludzie z miasta nagle przypomnieli sobie, że słuchajcie, jednak będziemy chyba wracać do kwestii budowy stadionu. Więc jak słyszę już takie rzeczy, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Rafał, mówiliśmy tutaj też o finansach. Wiem, że no, za twoich czasów jeszcze też nie było dobrze w ruchu, też nie miałeś płacone. I przez jaki czas nie miałeś płacone? Jak to wyglądało wówczas? Spędziłem prawie 8 lat w ruchu i nie przypominam sobie, żeby chociaż były 2 miesiące na bieżąco. Płacone. W ciągu tych 8 lat, które byłeś. Nie zawsze były problemy, ale my generalnie... A byłeś w różnych okresach. Tak jest, ale tworzyliśmy zawsze taką grupę, że człowiek jak przychodził do ruchu, wiedział o tym, że będą takie problemy. Prędzej czy później te pieniądze się znajdą i każdy z piłkarzy je otrzyma. Były momenty, że trzeba było czekać po 2 lata na niektóre premie. Pamiętam doskonale, jak odchodziłem z ruchu do Śląska. Po 2 latach dostałem premię za wicemistrzostwo Polski, ale my się w to wpisywaliśmy, w ten taki krajobraz, że zawsze jest jakiś problem i to było fajne, że trener Fornalik potrafił dobrać ludzi, którzy mieli to z tyłu głowy. Absolutnie nie rozmyślali, nie zastanawiali się nad tym, że mają jakieś problemy finansowe, bo też trener Fornalik lubiał postawić na takich zawodników, którzy mieli się u niego odbudować. Doświadczonych zawodników, okej, mieliśmy również młodzież, ale zawsze to było jakoś spinane. Przypominam sobie też czasy, jak już byłem kapitanem drużyny, to bardzo często gdzieś tam młodzi chłopcy jak do mnie przychodzili i mówili, że mają problemy finansowe, 3 miesiące niepłacone, nie mają jak zapłacić za mieszkanie. Bardzo często jechałem do prywatnej firmy prezesa Smagorowicza. On mi dawał cash, dawał mi gotówkę i ja byłem w stanie, no śmieszna historia, tak? Śmieszno-straszna trochę. W klubie, który, to był chyba w tamtym czasie też to było, zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski i naprawdę takie problemy mieliśmy. Te pieniądze gdzieś tam docierały do tych chłopaków. Później oczywiście prezes Smagorowicz, który mówił, że nie, poczeka na pieniądze. Jak przyszło już płacenie pensji, to on pierwsze wiedział, że tym paru chłopakom nie może płacić, bo musi odzyskać pieniądze, więc no niestety tak było. Z tym się zawsze liczyliśmy. Wrócę do tego, bo to mi nie daje żyć. Szymon powiedział, że zawodnicy w Ruch Chorzów potrafił przegrywać mecze 6-0. Tak, przegraliśmy na Śląsku Wrocław, tylko nie mieliśmy płacone wtedy po 3 miesiące. Ja z Łukaszem Surmą jadąc z Krakowa dzwonię do wiceprezesa. Był Paterman i drugi. A to może zrobimy wprowadzenie, co to był za mecz ten we Wrocławiu. Ale poczekajcie, no to bo ja to dokończę. Są kontrowersje. I
jadę i dzwonię, bo wiedzieliśmy, że z poprzedniego sezonu jest pół premii za utrzymanie się w pierwszej ósemce do wypłacenia. I dzwonię do tego wiceprezesa i on mówi, że no nie, panie Rafale, ale no nie zapłacimy dzisiaj. Ja mówię, że dzisiaj jest deadline, bo już sprawa jest u prawników naszych i musicie nam zapłacić. 3 miesięcy chłopaki nie mają popłacone, więc rzućcie cokolwiek. Przyjeżdżamy do Patermana. Paterman mówi, że zapraszam radę drużyny. My stwierdziliśmy z Łukaszem, że nie radę. Wszyscy idziemy, cała drużyna. I w oczy nam powiedział, że wiecie co? Znalazłem kruczek w tym regulaminie i nie zapłacę wam. Możecie płakać, robić co chcecie, nie zapłacę wam dzisiaj. Ja mówię, prezesie, my jedziemy na mecz ze Śląskiem Wrocław. Najważniejszy mecz w grupie tej spadkowej. Mega ważny mecz. On mówi, no i co z tego? Nie zapłacę. Macie tam zapieprzać i koniec, kropka. Więc no były takie sytuacje, że jak zacząłbym rozwijać niektóre rozmowy, rada drużyny, prezes, no to można się złapać za głowę. Tym bardziej, że to była drużyna, która do ostatniej kolejki walczyła o Mistrzostwo Polski lub 2 lata wcześniej zdobyła 3. miejsce. Tak? A czy chciałeś coś dodać? Nie, no chodziło o kontekst, bo to była 3. kolejka grupy spadkowej. Ruch wszedł z nowym trenerem Warzychą nawet nieźle, bo było 1-1 tak, w Płocku, 1-1 z Zagłębiem Lubin i się wydawało, że jeszcze może ten Guciu, ten ruch jakimś cudem utrzyma ten mecz ze Śląskiem. Do przerwy, taki, po którym się wszystko do przerwy posypało. Było 1-0 i ta bramka spowodowała, że balonik pękł i to widać było po oczach. Ja pamiętam, wychodząc po ostatnim gwizdku z szatni, powietrze uszło z każdego. Grupa dziennikarzy stoi na korytarzu i każdy z zawodników przechodził i uciekał nad bokiem, żeby tylko wywiadu nie dać. Wziąłem to na klatę, ale pamiętam też, jak przyjechaliśmy na cicho. Była grupa kibiców, która oczywiście ruszyła na nas. A najlepsze jest to, że to była 2 w nocy i ówczesny dyrektor klubu. Mosyr? Nie. Ziętek. O 2 w nocy przyjechał zobaczyć rozmowy zawodników z kibicami, żeby za dużo ktoś czegoś nie powiedział. No i to, no niestety, no zawaliliśmy, ale z tych chłopaków nie dało się w pewnym momencie wyciągnąć czegoś więcej. Wrócę do tego gdybania, że lubimy gdybać. Ja się później zacząłem zastanawiać, czy jakby trener Fornalik nie został, czy by ruch się nie utrzymał w Ekstraklasie, ale myślę, że ta agonia trwałaby dalej i przyszły sezon mógłby to być jeszcze gorszy. Wyroku, ja muszę wam powiedzieć, bo ja oczywiście jako kibic mogę, wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy. Nie mówię jakby tylko i wyłącznie swoich opinii, chociaż najczęściej tak jest, ale też czasem przekazuję też słowa innych kibiców. No i rzeczywiście myśmy mieli no ogromny żal. No te 6-0, tamte kulisy wtedy troszeczkę były inaczej nam przedstawiane, że zresztą rozmawialiśmy no, o tym, mówiliśmy o tym, że piłkarze powiedzieli, nie będzie pieniędzy, no to zobaczysz na Śląsku 6-0. Nigdy w życiu takie rzeczy nam, jakby nam zostały przedstawiane. Natomiast no istotne jest to, że też ruch jakby się staczał. Trener Fornalik, ja wtedy do niego miałem pretensje o to, że on odchodzi, bo on powiedział, że on zostawia ruch na bezpiecznej pozycji. To była ta pozycja 14, 15 i 16 drużyna spadała, więc jakby on miał, mówiąc w żargonie, czyste kapcie, ale no wiadomo było, dlaczego chce odejść przed sezonem. Nie chciał mieć po prostu w CV spadku i pewnie by mu się ten spadek nie należał, no bo jednak trzeba powiedzieć sobie jasno, jak może prezes Paterman, chociaż ciężko mi to w ogóle słowo prezes przechodzi przez usta, bo to naprawdę jest taki krasomówca i człowiek no niegodny w ogóle podania ręki, jak dla mnie, absolutnie. Persona non grata wśród kibiców, 100%. Jak on może stracić zaufanie do kogoś takiego jak Waldek King? No myśmy go nosili na rękach i do dzisiaj go nosimy na rękach. Gdyby z całym szacunkiem dla trenera Skrobacza, którego w Chorzowie też bardzo lubimy, ale gdyby była sytuacja, że idziemy do Ekstraklasy, jest szansa na trenera Fornalika, to przypuszczam, że 99% ludzi by zagłosowało tak, Fornalik wróć. Natomiast taka była ta atmosfera wtedy, zobaczcie, takiej pretensji jeden na drugiego, tutaj jakieś spotkania drugiej, kibice, piłkarze, prezesi, tutaj dyrektor. No i my w tej sytuacji, myśmy w tej agonii, żyli tak naprawdę przez 3 spadki, bo dlatego ten mój apel na początku, żeby kibice przypatrywali się temu, co się dzieje w klubach, bo myśmy się z tego nie umieli otrząsnąć
Przez trzy spadki. Ale jak to szybko by się potoczyło, że na wiosnę 2017, tą spadkową wiosnę, Ruch jeszcze potrafił mieć serię chyba czterech zwycięstw z rzędu. A w latem 2019 przegrał u siebie 1-3 z Fotohigieną Gać w trzeciej lidze, więc to było naprawdę tak. Słuchajcie, no ja pamiętam właśnie końcówkę sezonu, gdzie my pojechaliśmy na Legię, wygrywamy z Legią, gramy ze Śląskiem u siebie i rzeczywiście fajnie wyglądaliśmy. To jest to, o czym mówię, że w kadrę mieliście taką, która spokojnie powinna się w tej lidze utrzymać. A później. No ale ja z drugiej strony, to co ty, Szymon, mówisz, w ostatnich latach filantropa mieliśmy jednego w Polonii Warszawa, Józka Wojciechowskiego, który nie chciał wyciągać, chciał wrzucać i tym wszystkim się chwalił. W każdym klubie prezes, właściciel chce na tym zarobić, tak? Z mniejszym lub gorszym skutkiem. Jeśli mamy wrócić do prezesa Smagorowicza, to ja uważam, że wyszedł na tym, mimo wszystko, to tego, jak to się skończyło w jego przypadku, to wyszedł dobrze. Zaraz wrócimy jeszcze do tej rozmowy, jeżeli pozwolicie. Dołączymy teraz do tej rozmowy obecnego zawodnika Ruchu Chorzów, Tomasz Foszmańczyk. Jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Tomku, przysłuchujesz się tej rozmowie od dłuższej chwili, pewnie też jakieś wnioski ci się nasuwają. O ty jako bardzo doświadczony gracz też możesz na pewno powiedzieć więcej o obecnym Ruchu Chorzów. Jak wygląda to teraz w klubie? Jak wygląda sytuacja organizacyjna i sportowa przed tym nadchodzącym sezonem pierwszej ligi? Nie jest tajemnicą, że od kilkunastu miesięcy, w klubie wszystko idzie ku lepszemu i na tę chwilę myślę, że żaden piłkarz, który jest obecnie w kadrze, nie może narzekać na to, jak wygląda organizacja i same struktury w klubie. Więc jakby te czasy, o których wcześniej rozmawialiście w programie, myślę, że dawno minęły i mam nadzieję, że już nie wrócą. No obecnie, tak jak mówię, nie możemy na nic narzekać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda i myślę, że też nie ma co ukrywać naszą też postawą na boisku. Dołożyliśmy swoją cegiełkę. Ty jesteś w stanie wskazać osoby, które odpowiadają za to, że w klubie dzieje się teraz po prostu lepiej, bo no ty jesteś niejako związany z tym ruchem, mimo że ostatnie lata też grałeś w innych zespołach, naliczyłem ci chyba 9 różnych zespołów, ale no, tę seniorską karierę zaczynałeś w Ruchu, więc no, też na pewno z dystansu nawet spoglądałeś na to, co dzieje się w zespole. No i dzisiaj rozumiem, że już inne osoby trochę odpowiadają za ten lepszy stan rzeczy w zespole. No tak, to bym się musiał troszkę cofnąć w czasie do tego momentu, gdy Ruch spadał do trzeciej ligi i tak naprawdę została wtedy garstka ludzi, którzy utrzymywali ten klub przy życiu na czele z marketingiem, czy z obecnymi osobami z marketingu, czy piłkarzami, którzy jeszcze w tamtym sezonie grali. Akurat z piłkarzy zostałem trochę osamotniony w tym momencie, bo z tej drogi od trzeciej ligi niestety tylko ja się ostałem, dwóch ostatnich chłopaków odeszło po ostatnim sezonie, ale no, dużą też rolę należy przypisać tutaj nowemu zarządowi, prezesowi Siemianowskiemu, Marcinowi Tokłosie, który był wcześniej desygnowany do Rady Nadzorczej z ramienia kibiców, czy Markowi Godzińskiemu, który też pomaga jak tylko może. Jeszcze wiadomo, że nie oficjalnie w strukturach, ale zawsze jest blisko zarządu i to myślę, że głównie te osoby, ta drużyna, która od tej trzeciej ligi poprzez drugą ligę aż do teraz jest w tym klubie i mówiąc kolokwialnie, ciągnie ten wózek, więc myślę, że to głównie te osoby, które są odpowiedzialne za to, że w klubie jest tak, jak jest. Oczywiście musiałbym wymienić tutaj tysiące innych osób, bo każdy kibic, który dołożył swoją cegiełkę, który zaufał zarządowi, polubił tą drużynę i zaufał tej drużynie, to myślę, że każdy powinien czuć się wygranym w tej sytuacji, po części ojcem tego sukcesu. Powiedz, jak wygląda w takim razie, jak wyglądają nastroje? Czego mogą się kibice spodziewać po Ruchu Chorzów w pierwszej lidze? Tak, no za tydzień już pierwsza kolejka. Jak ty zapatrujesz się na tę kadrę, która przystąpi do tego sezonu? O co gra Ruch? Czy jest jakiś cel postawiony przed zawodnikami? Myślę, że jest to poniekąd analogia poprzedniego sezonu, gdzie ten sezon drugoligowy był dla nas trochę niewiadomą i tak naprawdę nikt nie spodziewał się aż takiego, myślę, sukcesu w pierwszym sezonie. Oczywiście każdy o tym marzył, ale nikt tego nie kalkulował, nikt się tego nie spodziewał, a na pewno nie mówił o tym oficjalnie. Wydaje mi się, że ten sezon będzie podobny i nie zakładamy sobie niczego. Chcemy grać jak najlepiej, jak najwięcej radości przysporzyć naszym kibicom i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Mamy świadomość, że,
ta pierwsza liga będzie dużo trudniejsza, jest dużo więcej jakości, dużo więcej lepszych drużyn, dlatego też myślę, że fajne, ciekawe ruchy po stronie przychodów u nas w klubie. Myślę, że dużo ciekawych zawodników do nas dołączyło i mam nadzieję, że przede wszystkim w meczach ligowych to potwierdzą. Wiadomo, że tam okres przygotowawczy to jest poniekąd przetarcie, ciężko na 100% stwierdzić, czy dany zawodnik sprawdzi się w jakimś klubie, bo to wiadomo, gra w ruchu Łożów to wielka nobilitacja, wielka duma, ale to też nie jest łatwa sprawa. Mówisz o tych wielu piłkarzach ciekawych w obecnej kadrze, to wskaż nam w takim razie najciekawsze nazwiska, na które kibic powinien zwrócić uwagę. No nie chciałbym tutaj może nikogo specjalnie wyróżniać, ale powiem trochę niepopularnie, bo zawsze gdzieś ci potencjalni zawodnicy są wyciągani na piedestał, ale mnie osobiście kolega Szur z Radunii Stężyca, który do nas dołączył, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że to jest na tą chwilę taka osoba, która najlepiej i najszybciej się komponowała w zespół. Za tobą też bardzo dobry sezon w drugiej lidze. To trochę jak wino, tak jest z tobą, że rzeczywiście lata lecą, a ty statystyki masz naprawdę bardzo dobre, bo i grasz regularnie i strzelasz bramki. Więc w pierwszej lidze kibice też pewnie będą na nazwisko Foszmańczyk, kibice Ruchu Chorzów, patrzeć no tak z podwójnym zaciekawieniem. Jak sobie poradzisz? Jest na pewno za mną bardzo dobry sezon, ale przede wszystkim uwieńczony tym awansem, który gdzieś sobie sam osobiście zaplanowałem i sam przed sobą obiecałem kilka lat temu, jak Ruch spadł do trzeciej ligi, dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy, że to się udało. Oczywiście było to poparte swoimi liczbami, ale przede wszystkim cieszę się dlatego, że grając w domu, grając u siebie, mając za sobą zaufanych ludzi, potrafiłem też dając się wszystko dołożyć swoją cegiełkę i to jest na pewno dla mnie duży powód do dumy i satysfakcji. A powiedz nam trochę o tych młodych zawodnikach w Ruchu Chorzów. Naszym gościem też będzie Tomasz Wójtowicz. O niego cię zapytam. To jest też, no myślę, że dosyć ciekawa postać i takich podobnych zawodników o podobnych predyspozycjach i wiekowo, tak jak on, jest w Ruchu więcej. No tak, akurat Tomek jest świetnym przykładem na to, że jakby prowadząc swoją karierę bardzo mądrze, krok po kroku, przechodząc każde szczeble w akademii, trafiając do pierwszej drużyny i jakby nie osiadając na laurach i popracując ciężko, można naprawdę w tej pierwszej drużynie grać i być wiodącą postacią. Oczywiście przed Tomkiem jeszcze wiele pracy, przede wszystkim dołożenie liczb, których akurat na razie za dużo nie ma, ale ciężko na to pracuję, żeby się poprawić. Myślę, że to jest akurat świetne jako osoba, może jak w cudzysłowie powiem, osoba drogowskaz dla innych młodych chłopaków, którzy chcą gdzieś coś osiągnąć w piłce seniorskiej, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś wchodzi do pierwszej drużyny, to nie tyle powinien patrzeć na tych najbardziej doświadczonych zawodników, ale przede wszystkim na tych młodych, którzy zaklimatyzowali się w tym zespole, grają bardzo dobrze, regularnie. Takim osobą i takim przykładem jest na pewno Tomek. Mam nadzieję, że zresztą jestem pewny, że woda sodowa nie uderzy mu do głowy, bo jest porządnym, normalnym gościem, więc mogę to śmiało powiedzieć. O innych może mi się trochę bardziej przejmował, ale o Tomka akurat nie. Myślę, że też nie musisz się przejmować o z kolei doświadczonego zawodnika. Maciej Sadlok podpisał kontrakt z Ruchem Chorzów, powrót do Chorzowa tego zawodnika. Czy on jest od razu już brany pod uwagę według ciebie do gry w pierwszym składzie? Jak to wygląda obecnie? No myślę, że jeżeli będzie tylko zdrowy, to na pewno, bo ciężko by było nie skorzystać z Maćka i z jego doświadczenia i przede wszystkim z jego umiejętności, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że będzie rywalizował z naprawdę niezłymi zawodnikami, którzy w tamtym sezonie odnieśli bardzo duży sukces i grali bardzo dobrze. Też dołączyło do nas, mówię, kilku innych zawodników dobrych, także na pewno Maciek ma świadomość tego, że przede wszystkim musi się wyleczyć i on to wie, nikt mu nie musi tego mówić, ale jak tylko będzie zdrowy, to jestem przekonany, że na pewno nam bardzo pomoże. A jaki futbol, jaką piłkę będzie grał Ruch Chorzów w takim razie? Czego my się możemy spodziewać? Jakie będzie to DNA Ruchu Chorzów w pierwszej lidze? Myślę, że nie będzie się wiele różniło od tego, co kibice mogli oglądać w pierwszym sezonie. Na pewno będziemy chcieli grać ofensywnie i ładnie dla oka, ale to też będzie bardziej wyważone. Myślę, że to będzie bardziej Ruch z drugiej rundy, z tej rundy rewanżowej, gdzie graliśmy może mniej pura optymistycznie, ale punktowaliśmy dużo bardziej regularnie i myślę, że tego należy szukać. Nie ma co się
oszukiwać, że tak jak wspomniałem wcześniej, ta pierwsza liga jest dużo lepsza, nie wybacza błędów, więc na pewno będzie w nas więcej pragmatyzmu i będziemy starać się przede wszystkim z każdym meczem tego doświadczenia nabierać i mam nadzieję, że tak będzie. Tomasz Foszmańczyk, zawodnik Ruchu Chorzów, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No właśnie, czego się możemy spodziewać po Ruchu? To jest pytanie drugie, bo pierwsze jeszcze. Zaczęliśmy sobie negatywnie, a chciałem was zapytać w takim razie, co się stało, że Ruch jednak no, trochę jak ten Feniks z popiołów powstał i dzisiaj będzie w tej pierwszej lidze występował. Jeżeli ja mogę? Jeśli takie jednoznacznie negatywne konotacje ma stwierdzenie, że kibice przejmują klub, no to w Chorzowie pokazali, że może być odwrotnie. Więc co się musiało stać? My rzeczywiście, tak jak przed wejściem Fosy mówiłem, trochę za późno się obudziliśmy. Uważam, że o jeden lub o dwa spadki za późno, ale lepiej późno niż wcale. Co się musiało stać? Stwierdziliśmy, że albo zarząd zacznie nas słuchać, albo pójdziemy z nimi na, w cudzysłowie, noże. Stało się to drugie. Ogłosiliśmy bojkot, zaczęliśmy wspierać drużynę z B-klasy UKS Ruch Chorzów. To jest taka drużyna też szkoląca młodzież, miała akurat w tym momencie drużynę seniorską. Przenieśliśmy się ze stadionu z Cichej 6 na ulicę Lompy na taki stadion miejski i tam rzeczywiście pełne trybuny wspieraliśmy tą drużynę, chcąc po prostu pokazać, że nie będziemy w takim kształcie wspierać Ruchu do momentu jakichś drastycznych zmian. Tymi drastycznymi zmianami było po prostu to, że akcjonariusze musieli zaakceptować odejście ówczesnego prezesa Hrabka. I szereg innych zmian. Mieliśmy 13 postulatów. Większość z nich do dzisiaj została spełniona. Niektóre niestety nie, ale jakby pracujemy nad tym. Rzeczywiście postanowiliśmy sobie takie absolutne minimum, to czego chcieliśmy, to zawodnicy nie mogą mieć poślizgów płacowych dłuższych niż jeden miesiąc. I to był nasz absolutny jakby punkt numer zero. Rafał się uśmiecha, bo on pamięta tego, trochę inne czasy. Zauważ, Rafał, jakby zapytał tutaj, szkoda, może akurat Fosa już nie z nami, ja mam ale cały czas kontakt z Łukaszem, przyjaźnimy się z Łukaszem Janoszką, więc doskonale wiem, co się dzieje od jakiegoś czasu. Od trzech lat praktycznie tak. nie mamy poślizgów żadnych. Premie za awans do drugiej ligi zapłacone od razu, premie do pierwszej ligi. Zapłacone są od razu po meczu, to jest meczu. Dopiero. I nie z firmy tam prezesa. To znaczy chodzi o to, że akcja. Jedna sztabka dla pana Siary, tak? Słuchajcie, to była tak naprawdę dla nas podstawa, bo musieliśmy poukładać ten klub troszeczkę od nowa i chciałbym podkreślić jedną rzecz, bo niektórym dziennikarzom się to myli. Ruch Chorzów nigdy nie upadł. My jesteśmy cały czas tym samym Ruchem Chorzów, który powstał w 1920 roku. Nie zaprzedaliśmy swojej historii. Gdzieś o tym się zapomina w polskiej piłce. Są przykłady Lecha Poznań, który gdzieś tam woli grać na licencji Amiki Wronki. Są przykłady klubów, które po prostu zaczynały od czwartej ligi. I muszę wam powiedzieć, że rozmawiałem w tamtym czasie z prezesem Bonikiem, bo różne rozpatrywaliśmy aspekty, co zrobić dalej z Ruchem Chorzów. Prezydent miasta Chorzowa, pan Kotala, wiceprezydent Michalik, straszyli nas, no dobrze, no jeżeli my wam damy pieniądze na przykład na stadion, albo jeżeli na coś tam damy wam stadion, to będziemy musieli ten ruch położyć. I jakby na nas do tamtej pory cały czas to działało i się tego baliśmy, a w końcu powiedzieliśmy, no to sprawdzam, no to kładźcie i co teraz? I wtedy się zmieniła się dynamika rozmów. Oni wtedy już wiedzieli, że my jesteśmy gotowi na wszystko tak naprawdę. Dlatego zdecydowaliśmy się, że absolutnie musimy poukładać sprawy finansowe, organizacyjne. Muszą wrócić osoby, które mają Ruch Chorzów w sercu i takich osób, nie będę wymieniał siebie, ale takich osób działających podobnie jak ja, czyli żyjących tym ruchem na co dzień, muszą być te, w cudzysłowie, dwa przegubowe autobusy. Jak to kiedyś powiedział niezbyt przychylnie o nas świętej pamięci Paweł Zarzeczny, że kibice Ruchu się mieszczą do dwóch przegubowych autobusów. Jeżeli przegub ma 200 osób, to powiedzmy 400 osób. My dzisiaj mamy około 400 osób zaangażowanych, tak jak ja, w odbudowę Ruchu. Jak to działa? To są fan kluby. Mam tutaj nawet ze sobą, może jak będzie okazja, to będę mógł pokazać koszulkę. Na meczu, to był trzeci od końca mecz drugiej ligi, przyjechali kibice, przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, fan klub z USA. Mamy kibiców w Beneluxie, mamy kibiców w Irlandii, w Niemczech, w Anglii, tak naprawdę po całym świecie rozsianych, którzy wspierają cały czas Ruch Chorzów. Mamy duże stowarzyszenie, Wielki Ruch. Wszystkie te kroki miały być prowadzone po to, żeby
uzyskać ten efekt, który obiecaliśmy podczas rozmów właśnie z trójstronnych, czyli miasto, akcjonariusze i kibice. My powiedzieliśmy wtedy, że chcemy przyprowadzić do ruchu 1,5 miliona. To się nam udało z nawiązką jakby te pieniądze do ruchu przynieść. Także to te wszystkie takie małe akcje. No ale też warto też powiedzieć o tych osobach, które działają w ruchu. No, dzisiejszego ruchu nie byłoby bez prezesa Siemianowskiego. To jest osoba, którą my postanowiliśmy się w momencie bojkotu zaczęliśmy wspierać UKS Ruch Chorzów. Dyrektorem tam był właśnie prezes Siemianowski w tym UKS-ie. I my powiedzieliśmy, że my chcemy wspierać takie osoby o niebieskim sercu. Marek Godziński to jest wolontariusz, który w Ruchu Chorzów pracuje za darmo. A de facto myślę, że pełni taką osobę no, dyrektora zarządzającego, można powiedzieć. I robi to zupełnie za friko. Mówimy o Marcinie Stokłosie. To jest młody chłopak, który kiedyś miał, gdzieś tam przed nim stała kariera piłkarza, która została zatrzymana, ale był już gdzieś tam na testach w Liverpoolu jako młody piłkarz i tak dalej. Coś tam mu się nie potoczyło. On dzisiaj rozumie, bo chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, szczególnie z tych starszych widzów, którzy nas oglądają, że młode pokolenie jest zupełnie inne niż my. Pewne rzeczy do nich nie docierają, które my do nich mówimy. I teraz zauważcie, że drużynę piłkarską się buduje na zawodnikach doświadczonych i na młodzieży. Żeby dotrzeć do tej młodzieży, to trzeba mówić ich językiem, trzeba być z tego pokolenia. I Marcin Stokłosa jest tą osobą z tego pokolenia. Może pewne rzeczy robić dużo lepiej niż osoby, które nawet mają większe doświadczenie niż on, ale on to po prostu gdzieś tam czuje i to rozumie. I mówimy o, ja nie chciałbym kogoś pominąć, ale naprawdę to mówimy o każdej osobie, która dokłada jakąkolwiek cegiełkę do tego. Całe społeczeństwo, słuchajcie, ja czasem tak mówię, we Włoszech, jakbyś poszedł, Adam, na przykład do kawiarni i zamówił sobie espresso, to będą tam siedziały dwie 64-letnie kobiety przy La Gazzetta dello Sport dyskutujące o tym, tam mówię o kilka lat wcześniej, że na przykład Piątek strzelił bramkę. I tak autentyczna ta sytuacja, bo do Włoch jeżdżę na wakacje i takie rzeczy tam się dzieją. Jeżeli chcemy budować zdrowy klub, to musimy wytworzyć też taką społeczność. U nas jest o tyle prościej, bo mamy bardzo bogatą historię. Ale trzeba zbudować tą społeczność, żeby nie tylko to na jednej, dwóch czy trzech osobach jakby się opierało. To naprawdę musi dwa autokary, dwa te przegubowce ludzi zaangażowanych cały czas to napędzać. I tak to jakby w ten sposób to prowadzimy do przodu. Maciek, ciebie chciałem podpytać jeszcze o tę sytuację obecnego Ruchu Chorzów. To drugie pytanie, od którego zacząłem. Czego my się możemy spodziewać w takim razie sportowo po ruchu w pierwszej lidze? Nie zapominajmy, że Ruch się zmienił jako ludzie, ale jako spółka akcyjna tak naprawdę to są ciągle te same osoby, ci sami udziałowcy, bo Ruch ma skomplikowaną strukturę akcjonariatu, z różnych rzeczy to wynika, no ale trzej najważniejsi udziałowcy po około tam 25% akcji to jest Zdzisław Bik, Aleksander Kurczyk i miasto Chorzów. Tak naprawdę realnie z tych udziałowców tylko klub taką żywą gotówką wspiera miasto, czy się to komuś podoba, czy nie. I to żywą, nie są, ale małą. Tak, niewielką no, małą, w stosunku do innych małą, klubów. Tak, bo to no, w Katowicach niewiele mniej się daje na piłkę kobiet, powiedzmy, niż w Chorzowie na Ruch. Już mniejsza o to, z czego to wynika. I to jakby, bo to jest bardzo romantyczna historia, ten powrót od trzeciej ligi do pierwszej i chyba chorzowskiemu społeczeństwu należy, chorzowskiej tej piłkarskiej społeczności należy życzyć, żeby tego entuzjazmu nie brakło, bo w którymś momencie te wyniki będą gorsze, bo po prostu, no tak jak powiedziałem na samym początku, to już jest trochę walenie głową w sufit. Jak nawet u was na Weszło wypowiadał się dyrektor sportowy Chojniczanki, no to on mówił, kto płacił najwięcej w drugiej lidze. Padł tam Motor, padły Chojnice, padła Radunia, Ruchu Chorzów tam nie było i dlatego w którymś momencie samo to opieranie się na takiej lokalności, no to po prostu może nie wystarczyć, a wiemy, że te ograniczenia infrastrukturalne są takie, że powodują, że tu ciężko marzyć w takim kształcie, żeby tu przyszedł jakiś inwestor, sypnął kasą i ten ruch wzniósł na jeszcze wyższy poziom. No jasne, że były przykłady, nie wiem, Warty, Łęcznej, że da się zrobić awans taki, powiedzmy, niespodziewany do ekstraklasy, ale no trzeba powiedzieć, że Ruch w tym momencie, no pod wieloma względami, no do tej ekstraklasy mu niestety
daleko. Dlatego no, tym bardziej trzeba docenić to, jak on teraz funkcjonuje właśnie o tej lokalności, bo tu Szymon mówił o zarządzie, tak, który jest jakby w całości gdzieś chorzowsko-niebieski stąd. I też ta drużyna, mimo że to już nie jest trzecia liga, poziom akroregionalny, na który łatwiej jest spowodować zawodników taniej, tylko to już jest budowanie kadry na ligę pierwszą, no to jakbyśmy wzięli sobie 22 zawodników, którzy pojechali na obóz do Kamienia, no to chyba 15 albo 16 to są ludzie z województwa śląskiego. Trener Skobacz, przestawiając tylko, powiedzmy, defensywnego pomocnika Sikorę do trójki stoperów, a już tak Sikora grywał, to mógłby spokojnie wystawić śląską jedenastkę ruchu. I to jest jakby niesamowite, że patrząc na ludzi, którzy przyszli w tym okienku, to Winciarz wrócił, Moneta, który jest w tym Stowarzyszeniu Kibiców Wielki Ruch i regularnie płaci składki, wrócił. Sadlok wrócił. Do tego zostało to obudowane takimi ludźmi, którzy są czegoś głodni, wyróżniający się w drugiej lidze. Jak nie wiem, Pląskowski, który chodził do szkoły do Chorzowa. Piątek akurat nie z drugiej ligi, tylko Stychów, który chodził do szkoły do Chorzowa. Szur, o którym Tomek Foszmańczyk powiedział z Raduni, który podobno jak odebrał telefon z ruchu, to się ucieszył, że czekają cały czas na ten telefon, bo słyszałem, że jest zainteresowanie i jak sam tam powiedział, że odkąd do niego zadzwonił, to mu uśmiech z twarzy nie schodził, więc to jest jakby fajna koncepcja budowania tego na takiej lokalności i wydaje mi się, że na tym też ruch zyska i to może pozwolić zachować ten entuzjazm nawet w razie gorszych wyników, no bo mówmy się, no w pierwszej lidze to już... Maćku, czy ja ci mogę wejść słowo? Mów. Bo bardzo fajny wątek poruszasz i chciałbym to zaznaczyć naszym widzom. My jako kibice, ja nazywam, chciałbym jeszcze raz jakby powrócić do tego mojego skrytowca Chorzów to XD, żeby też widzowie mieli w ogóle pojęcie, o czym ja tutaj mówię. I też chciałbym pozdrowić tych kibiców, przepraszam, widzów, którzy mówią, że jestem podobny do Mateusza Morawieckiego, bo takie tutaj dostaję sygnały, na czacie, że tak, najczęściej na czacie są takie opinie. Coś tym jest, nie jesteśmy rodziną, ale muszę wam powiedzieć, że jeżeli trzeba było rozmawiać na przykład o budowie nowego stadionu z premierem Morawieckim, to też bym to zrobił, jestem w stanie zrobić naprawdę dużo. Natomiast wracając do tego wątku, my jako ten Chorzów, bo to się, myśmy się nazywali tak naprawdę Chorzów to my, potem po działaniach Chorzowa, które były troszeczkę śmieszne, jest taki skrótowiec XD, który po prostu oznacza taką minkę uśmiechającą się, no to zmieniliśmy to na Chorzów to XD. O co chodzi w ogóle w tej grupie? To jest grupa około 14 osób. My się nazywamy, że jesteśmy największą radą nadzorczą klubu piłkarskiego w Polsce. To są ludzie z różnych środowisk. Tam są historycy, są kibice, jestem ja, są kibice wieloletni i my tak naprawdę na bieżąco analizujemy sprawozdania finansowe ruchu, analizujemy kontrakty zawodników, o czym wcześniej wspominałem, żeby nie były po prostu źle podpisywane. Chodzimy regularnie na spotkania. Interesujemy się tym na co dzień. To jest ta grupa, teraz mi bzyczy telefon od początku tego live'a. Jest wyciszona, ale gdzieś tam musiałbym jeszcze bzyczenie wyciszyć. Natomiast gdzieś tam cały czas ta dyskusja się odbywa, bo my naprawdę już nie chcemy popełnić tego błędu. Natomiast jak myśmy to zrobili, że Ruch, od trzech lat, czy chyba od dwóch, ma cały czas pozytywny ten wynik finansowy. No w ten sposób, że myśmy nigdy nie zakładali, że ten powrót do ekstraklasy to musi być rok po roku. Spada się bardzo długo, ale odbudowuje się zaufanie latami. Jeżeli ja sektor rodziny założyłem w 2015 roku, czyli w tym roku to już jest siódmy rok działalności, 7,5 roku, bo to było w walentynki nasze założenie, to musiałem bardzo długo docierać do świadomości kibiców, że stadion to jest bezpieczne miejsce. I w Chorzowie rzeczywiście stadion to jest bezpiecznym miejscem. I w zeszłym sezonie udało mi się wyprzedać 15 z 19 meczów do końca, do ostatniego biletu na tym sektorze rodzinnym. I tak samo będzie z naszą odbudową. My tą odbudowę musimy potwierdzać latami i założyliśmy sobie plan 10-letni powrotu do ekstraklasy. My nigdy nie mówiliśmy, że tam wrócimy w 3 lata. Do pierwszej ligi mieliśmy wrócić w 4, czyli był plan taki, żeby 2 lata awans do drugiej ligi, 2 lata do pierwszej. Udało się to w 3 lata zrobić, czyli tym bardziej. Ale nikt jakby nie wykracza poza te ramy wcześniej założone. Jeżeli jest to założenie 10-letnie, to jest założenie 10-letnie. Ponieważ mamy troszeczkę większe plany, bo chcemy też, żeby w pewnym momencie poważni inwestorzy się zainteresowali ruchem, a inwestor zainteresuje się ruchem, jeżeli będzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, widział w tym jakiś zysk,
Myślę, że ten zysk jak daje. Stadion, no mówmy się, jak ale musi być stadion. Ten stadion, właśnie do tego dążę. Więc cieszę się, że to powiedziałeś, Grodek. Chociaż bo... przykład Rakowa pokazuje, że nie musi. No, ale w końcu jest. Ale tam, gdzie są. Wszystko, jak on wygląda, tak wygląda, ale jest coś nowego. No to myślę, coś, że cicho bardziej... jest, myślę, że cicho jest lepsze. No słuchajcie, jest, ale rzesze kibiców mamy takie, ludzi. Że naprawdę jesteśmy w stanie robić to samo, co robi widzę. A słuchajcie, bo może dokończę to, na co nie odpowiedzieliście generalnie. No, o tą ja... sportową wartość. No właśnie, ja uważam, że miałem. Przyjemność komentować mecze, przede wszystkim ten półfinały i finałowy ruchu i ruch ma swoje DNA. Trener Skrobacz wpoił im fajną ofensywną grę. Oni uwielbiają się utrzymywać przy piłce. To będzie duży problem, jeśli chodzi o pierwszą ligę, bo wiemy, że chociaż jak popatrzymy teraz, jakie drużyny mamy w pierwszej lidze, to wydaje się, że naprawdę firmy są niesamowite. Ale to może być problem, bo w pierwszej lidze bardzo dużo jest drużyn, które uwielbiają grać z kontry. Ruch tego nie umie. Męczył się, jak miał grać z kontry na poziomie drugoligowym i miał z tym naprawdę duży problem. Ale wydaje mi się, że to, co Maciek też powiedział, trochę się nie zgodzę. Ruch się wzmocnił. On miał w drugiej lidze jedenastkę, gołą jedenastkę, gdzie od czasu do czasu ten zawodnik wchodzący gdzieś tam stanął na wysokości zadania, ale i w pierwszej rundzie, i w drugiej rundzie ruch miał problemy w końcówkach tych rund. Już widać było u Foszpańczyka, u Janoszki, brakowało siły, dynamiki. Teraz trener Skrobacz zrobił niby kosmetyczne zmiany, ale ściągnął zawodników, którzy na poziomie pierwszej ligi już coś znaczą, więc ruchowi już nie będzie tak łatwo. Wszyscy możemy mówić, że nie, po cichutku powalczymy. No nie, jeśli już w pierwszej lidze ludzie zobaczą nazwiska Foszmańczyk, Janoszka, Sadlok, Moneta i dalej możemy wymieniać, to już będzie spinka. No trochę taka spina, że remis, no nie, no takim składem to powinni więcej wyciągnąć. I też pamiętajmy, no, kibice ruchu są bardzo wymagający. To jest cała historia, więc, ale ja doskonale wiem, że ruch będzie się fajnie oglądało, bo w każdy mecz praktycznie ich fajnie wyglądał. Grają ofensywnie, są nastawieni do gry takiej dużo przy piłce, dużo akcji oskrzydlających. To się super ogląda, ale zobaczymy, jak to będzie miało. I jako człowiek, który śledzi bardzo wnikliwie te mecze Ruchu Chorzów, Tomasz Wójtowicz, o tym zawodniku co mi powiesz? No to jest chłopak, który zrobił bardzo duże postępy. Pomógł mu przede wszystkim transfer Tomka Neugebauera do Lechii. Gdzieś tam potrzebny był inny młodzieżowiec w składzie. Trener Skrobacz bardzo mocno postawił na niego. To jest chłopak niesamowicie utalentowany, który potrafi grać ofensywnie i uwielbia to. Jego ciągnie do pojedynków jeden na jeden, ciągnie go do gry ofensywnej, ale na tą chwilę ma jeden problem. Brak liczb. Ma bardzo słabe liczby, ma jeszcze nieułożoną tą swoją nogę, jeśli chodzi o wrzutki, jeśli chodzi o dogrywanie piłek, no i decyzyjność. Bardzo często, kiedy trzeba zagrać z pierwszej, dograć między linię, nie robi tego, zwleka, ale wydaje mi się, że zresztą to było widać w końcówce sezonu i przede wszystkim w meczach półfinału, finałowym meczu zagrał rewelacyjne spotkanie. Zaczyna do niego docierać to, co ma robić i też to, co Fosa powiedział. To jest bardzo skromny chłopak, który jest świadomy swojego potencjału, ale też wie, że ma starszych kolegów u siebie w drużynie, których może podpatrywać i nie musi się wstydzić tego, żeby zapytać ich o różne rzeczy. I myślę, że ta inteligencja, o której wspomniał również Tomek, bardzo pomoże temu chłopakowi, aby ruch ciągnął od czasu do czasu, albo być może w każdym spotkaniu za uszy, jeśli chodzi o ofensywę. Inteligencja, skromność, sprawdzamy teraz, jak to wszystko się ujawni w rozmowie. Jest z nami właśnie Tomasz Wójtowicz, który przysłuchiwał się tej laurce niejako, jaką mu tutaj stworzył Rafał. Cześć Tomku, witaj. Halo, halo, słyszymy się? Chyba wyłączyłeś słuchawki i mikrofon, musisz jeszcze, zaraz sobie popracujemy, żeby Tomka usłyszeć. Tomek był w takim szoku, jak zacząłeś o nim opowiadać, że gdzieś chyba kliknął off na mikrofonie. Zaraz sobie do tego zawodnika myślę, że wrócimy. Był przekonany, że mówimy o kimś innym, dlatego mówi, że to jeszcze nie jego kolej i nie założył słuchawek. No a jeszcze inni zawodnicy, tacy młodzi, których dla mnie Kasolik może wypromować. Kasolik to nie jest młody chłopak, ale to jest chłopak, który zrobił dla mnie
wielki przeskok, jeśli chodzi o grę. To w głównej mierze ruch Chorzów w poprzednim sezonie w drugiej rundzie poprawił grę obronną, kiedy on wrócił po kontuzji. Totalnie inaczej wyglądali w defensywie, tracili dużo mniej bramek. No to był jeden z kluczowych momentów jesieni. Czemu zaczął sobie grać, to między innymi się wskazywało, że Kasolik ma kontuzję. I w ogóle to jest fajna historia, bo on przychodził w momencie, jak Ruch był w trzeciej lidze i de facto był nawet strajk, że drużyna nie trenowała. On w takim momencie przyszedł i dotarł aż do pierwszej ligi z Ruchem, więc to też fajna dla historia. Dla mnie liczę, że ta pierwsza liga będzie dla niego przystankiem tylko i być może, trzymajmy za to kciuki, aby ten kolejny krok był z Ruchem Chorzów, ale ja odnoszę wrażenie, że ten chłopak w końcu trafi do Ekstraklasy, a kolejnym to jest przede wszystkim Szczepan. Taki zawodnik z odzysku trochę. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest chłopak, który gdzieś i był w pierwszej lidze, i był w Ekstraklasie. Idealnie wkomponował się w pomysł trenera Skrobacza, ale przede wszystkim w atmosferę, jaka panuje. A Kuba Bielecki? Na cichej. Zaraz sobie wrócimy do następnych nazwisk. Tomasz Wójtowicz jest naszym gościem. Witaj, Tomku. Witam. Słychać mnie już lepiej? Teraz cię zdecydowanie lepiej słychać. Słyszeliśmy, że jesteś bardzo skromny i tak pewnie trochę ci się głupio zrobiło, jak te grafo zaczął cię chwalić, dlatego pewnie ten mały falstart w rozmowie. Jakieś małe problemy techniczne, ale wiadomo, zawsze to jest miło usłyszeć takie słowa, zwłaszcza od tak doświadczonych zawodników. Tomek, ty miałeś 14 lat, jak Ruch spadał z Ekstraklasy? Chyba coś koło tego. Dokładnie nie pamiętam, ale coś koło tego właśnie. Pamiętam, że wtedy w juniorach gdzieś się kręciłem jeszcze. Jesteś człowiekiem, bo specjalnie dzisiaj tu umówiłem gości dwóch zawodników. Jednego bardzo doświadczonego, starszego i drugiego bardzo młodego. Ty jesteś tym drugim oczywiście. Z twojej perspektywy ta cała sytuacja Ruchu Chorzów jak wyglądała? No bo śledziłeś to dorastając niejako z Ruchem. No jesteś dzisiaj zawodnikiem, który będzie musiał też decydować o grze Ruchu w pierwszej lidze. Wiadomo, sytuacja nie była kolorowa, zwłaszcza trenując i rozwijając się w tych różnych szczeblach akademii. Było to ciężkie, dużo chłopaków odchodziło na wieść o tych wszystkich spadkach kolejnych. No ale tam wielu zostało też, w tym ja, wierząc, że jednak to wszystko uda się odbudować i jestem naprawdę dumny, że mogę być częścią tej drużyny, która pomaga właśnie Ruchowi wrócić na to, jakby nie patrzeć, myślę, zasłużone miejsce. Widać, że nie obawiałeś się specjalnie o przyszłość Ruchu Chorzów. W grudniu podpisałeś kontrakt na 2,5 roku z zespołem z Chorzowa. To rzeczywiście według ciebie będzie takie miejsce, które pozwoli ci się wypromować dalej i poczynić te kolejne kroki? Myślę, że tak. No, tutaj jest miejsce, w którym dostałem szansę, niesamowitą szansę od ludzi tutaj, od sztabu, od też zaufanie. Dlatego myślę, że powinienem to docenić i jak widać jestem w stanie tutaj grać i występować na myślę nie najgorszym poziomie i jak widać mamy tutaj kolejne awanse, już dwa z Ruchem zaliczyłem, no i ten poziom wzrasta i myślę, że na ten moment to nie myślę o niczym innym, tylko o tym, żeby jak najwięcej grać, polepszać te liczby, o których już tu mówiliście i się jak najlepiej rozwijać tutaj pod okiem naprawdę doświadczonych kolegów i super szatni. No właśnie, na kogo możesz tam najbardziej liczyć w szatni w takim razie, jeżeli chodzi o tych doświadczonych zawodników, z kim masz taki kontakt albo kto bierze pod opiekę tych młodszych piłkarzy? Myślę, że tutaj wszyscy, jest naprawdę niesamowita atmosfera w naszej szatni. Doświadczeni zawodnicy bardzo chętnie pomagają tym młodym, o czym się przekonałem i dzięki czemu tak dobrze się zaaklimatyzowałem. Ale tak osobiście to myślę, że najlepszą robotę w pomaganiu młodym robi właśnie Fosa, Ecik. No a osobiście to dużo myślę, że wyciągnąłem od Marcina Kowalskiego. To taki mój osobisty, myślę, szatni mentor. Tu chłopaki myślę, że wiedzą, o co chodzi. No, ale myślę, że tutaj do kogo bym się nie zwrócił, to zawsze mogę liczyć na pomoc. Dlatego myślę, że to jest właśnie taki
taki znak rozpoznawczy ruchu, że ta atmosfera w szatni zawsze była i to było niezmienne. Tomek, Rafał wspomniał o tym, że w drugiej lidze mieliście problemy, jeżeli chodzi o grę z kontrataku, a w pierwszej lidze prawdopodobnie to będzie wyglądało tak, że częściej będziecie musieli grać z kontry. Skupiacie się rzeczywiście na szlifowaniu tego aspektu? Jak wygląda ten pomysł na grę w treningach przed sezonem? Myślę, że tak jak właśnie Fosa już wspominał, nie mamy zamiaru zbytnio zmieniać swojego stylu, patrząc na poprzedni sezon. Ale oczywiście trzeba się dostosować do tego, że pierwsza liga to będzie zupełnie inne doświadczenie niż druga, więc trzeba też być gotowym na zmianę stylu i myślę, że będziemy też pracować nad grą z kontry, żeby to wyglądało lepiej niż w drugiej lidze i żeby móc grać bardziej wszechstronnie. Teraz pytanie spoza piłki. Ja widzę na twojej koszulce napis Ramones i czy on jest przypadkowy totalnie, czy jesteś fanem kalifornijskiego punk rocka i tego zasłużonego dla muzyki zespołu? Koszulka nie jest przypadkowa. Ja mogę przyznać się, że jestem dosyć niepopularny w kwestii muzyki, bo lubię właśnie starszą muzykę. W tym właśnie The Ramones i myślę, że właśnie taka muzyka też jest fajna, mimo że aktualnie niepopularna, ale lubię właśnie też takie starsze klimaty. Byłeś na koncercie marki Ramon gra w Poznaniu ostatnio, nie wiem czy zarejestrowałeś, chyba w czerwcu. Nie, niestety nie było. Polecam ci się wybrać, ja miałem okazję być. Mówię o kalifornijskiej muzyce, a to jest nowojorski zespół, żeby była jasność. Coś tam wiem. Tomku, bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. No i liczymy na te lepsze liczby przede wszystkim, bo rzeczywiście to jest chyba taki aspekt, nad którym powinieneś pracować, bo rzeczywiście możliwości są duże, o nich słyszymy, ale trzeba dorzucać gole i trochę więcej asyst. No, to dziękuję bardzo i oby się to sprawdziło w nadchodzącym sezonie. Dzięki za tę rozmowę, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. No właśnie, skromnie. Bardzo skromnie. Tak jak to mówiłeś. Widać, tak, zdecydowanie skromnie. Skromnie, ale pewnie jak do grania. No na prawym wahadle czy na lewym w tym momencie, no to bez dyskusji. Tak naprawdę chodziło o to teraz, żeby dobrać mu jakiegoś zmiennika z rynku transferowego. Bo to, tak z trenerem, z Kowaczem rozmawiałem, no to powiedział, że temat młodzieżowców to mu najbardziej sens powiek spędza, mimo że w pierwszej lidze po awansie już tylko jeden ma grać, a nie dwóch jak w drugiej czy trzeciej lidze. Otwieramy naszą linię telefoniczną. Jeżeli chcecie zadzwonić i zadać pytanie odnośnie ruchu Chorzów, to tutaj trzech gości aż pali się do tego, żeby odpowiadać i możecie poruszać różne kwestie, od sportowych przez organizacyjne po kibicowskie. Tutaj grono ekspertów jest takie, że tutaj na pewno nie będzie uciekania od odpowiedzi. Jeszcze tylko jedna informacja dla widzów kanału sportowego. Specjalna promocja Kanal Plus Online. Wraca Ekstraklasa także za tydzień, tak jak pierwsza liga. Tam oczywiście też możecie oglądać. Szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie do tego filmu. Zaraz pewnie jakieś ciekawe pytania się pojawią od naszych widzów, więc to jest ostatni moment, żebyście jeszcze poruszyli jakiś temat, którego nie wywoła widz. I widzę, że Szymon już się aż pali, ja się zająć głos. Wybory samorządowe w 2023 albo 2024 i co kibice planują, bo na razie to tak Maciek, od manifestacji do manifestacji. Co kibice planują? Na razie no jakby wydaje mi się, że po poprzednich wyborach ten balonik był jakoś tak mocniej nadmuchany. Mówiliście, że referenda będą odwołane. Jaki kandydat? To jest najważniejsze. No. Słuchajcie, jeżeli chodzi o referenda, trochę nam pokrzyżowały plany, COVID nam pokrzyżował plany, bo rzeczywiście taki mieliśmy plan. Nie no, tutaj jakby nie odpuszczamy. Najpierw jakby zabraliśmy się troszeczkę za porządkowanie ruchu, a w następnym kroku absolutnie musimy się zabrać za porządkowanie lokalnej polityki, bez dwóch zdań. Więc na pewno szukamy ludzi, którzy chcą być prawdziwymi samorządowcami. Dopiero szukacie. Ta lista nie jest zamknięta. Nie, już jednego mają. To nie ulega wątpliwości. Ta lista nie jest zamknięta. Nie, słuchajcie, żeby tutaj nie robić wieców politycznych. No nie, no, jeżeli ktoś nie czuje wielkości ruchu Chorzów i cały czas mu robi pod górkę, no to absolutnie musimy to zmienić. No to tutaj nie ulega wątpliwości. Mamy już pewne osoby, jest nie tylko kibice ruchu, są gdzieś tam zażenowani tym, co się dzieje w Chorzowie. Też mieszkańcy niekoniecznie chodzący regularnie albo w ogóle nie chodzący na mecze, także na pewno tutaj chcielibyśmy po prostu na przykładzie, nie wiem, Rawa Mazowiecka, takie miasto pomiędzy Łodzią a Warszawą, bliżej Warszawy niż Łodzi.
Tam na 15 radnych jest dwóch radnych z Widzewa Łódź. Dzięki temu na przykład dzieci miały okazję jechać, jeśli dobrze pamiętam tą liczbę, ale w kilkaset dzieciaków z Rawy Mazowieckiej zawitało w sercu Łodzi, czyli na stadionie nowym Widzewa Łódź. Nie uciekniemy. Jeżeli ktoś mówi, że się da robić sport bez polityki, to oczywiście jest w błędzie. Bez dwóch zdań. Jeżeli my się będziemy obrażać na politykę i udawać, że nas to nie interesuje, to tylko będziemy na tym tracić i tracimy na tym od 12 lat. Także tyle w tej kwestii, na pewno będziemy mocno działać. Tyle w tej kwestii, bo odbieramy telefon, super, jeżeli pozwolisz. Mamy pierwszy telefon dzisiejszego popołudnia. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Halo, słychać dobrze? Dobrze słychać, śmiało. Dobra, witam serdecznie wszystkich. Pozdrowienia z Chorzowa przede wszystkim. Szymon będzie pewnie wiedział, Szicuwa. Witam cię. Pozdrawiamy. I pytanie do Rafała od razu mam, żeby nie przeciągać. Jak wyglądał konflikt w meczu z Podbeskidziem twój z Matko Perdiszem? Wiemy, że był taki mecz, raz się tam dość ostro spiąłeś z Matko. Bardzo ciekawa sytuacja. No to śmiało, to opowiadaj. Generalnie to poszło o brak podpowiedzi do Piotra Stawarczyka. Nie pamiętam dokładnie, w którym fragmencie boiska to wszystko się działo, ale Matko nie podpowiedział. Stawar nie wiedział, co ma zrobić. Ja zacząłem krzyczeć do Matko, no, jak to jest na meczu, generalnie raczej człowiek nie używa ładnych słów, tylko to, co mu czasami sina na język przyniesie, więc padło pewnie parę niecenzuralnych słów, aby te komunikaty były głośniejsze, a przede wszystkim, żeby one były. Matko, jak to z Chorwatami bywa, też zaczął krzyczeć do mnie. Generalnie mnie to trochę zdenerwowało, bo wydawało mi się, że podpowiadam dobrze, być może w złym tonie, ale dobrze gdzieś tam zwróciłem uwagę Matko, no niestety Matko też nie chciał odpuścić, więc spięliśmy się głowami, później zaczęliśmy się dusić, na szczęście chłopaki wpadli na boisko, wpadli między nas i nas rozdzielili. Rozdzielili was. Tak jest, tak, w szatni tak. Wszystko było wyjaśnione. W to aha, wszystko czyli, wmieszał czyli się. Nie ma tematu już. Nie, absolutnie nie, wmieszał się od razu w to wszystko trener Fornalik, sprawa była załatwiona i szczerze powiedziawszy, to przybiliśmy sobie piątkę. Wiedzieliśmy o tym, że są emocje, jest gorąco i jeden i drugi charakter mocny się ze sobą spotkał, więc podobnych sytuacji, być może bez rękoczynów, miałem bardzo wiele w swojej przygodzie z piłką, a to była najbardziej taka spektakularna i już bez kontroli, że tak powiem, ale tak jak mówię, przybiliśmy sobie piątki i sprawa była załatwiona. No dobra, fajnie, bardzo dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam wszystkich. Dzięki, pozdrawiamy. Dzwońcie, numer na ekranie widnieje. Może tak ciągnąć, no bo tak, no nie uciekniemy od rozmowy o ruchu bez rozmowy o stadionie, prawda, to jest punkt. No, był już wątek poruszany. Tak, tylko aczkolwiek tego nie, bo ja bym chciał to pociągnąć, bo to jest o tyle ciekawe, że jakby kibice żyją w takim, prawda, manifestacji i tak dalej, kibice żyją w takim przeświadczeniu, że prezydent ich oszukał i tak dalej. Bo tak być zrobił. No, właśnie, no tak, być może. Czy ten prezydent zrobił coś pozytywnego? No bo myślę, że na pewno coś zrobił pozytywnego, oprócz tego, że przez tyle lat coś obiecał, w sensie coś, stadion za wiele, wiele milionów złotych, ale mam czasami, odnoszę wrażenie, że widzimy tylko te złe rzeczy. Dlatego chciałem zadać pytanie Szymonowi, czy tam jakąś dyskusję, że na ile kibice mają przekonanie, że Chorzów rzeczywiście dzisiaj na ten stadion po prostu stać, że nawet jakiś utopijny dla kibiców scenariusz, gdyby wszedł w garze, mają swojego prezydenta, mają swoją radę nadzorczą, co pewnie przez przez x lat i tak nie wydarzy i tak, no to czy Chorzów w tym momencie stać na stadion, bo jak nawet ja sobie przejrzałem budżety miasta z poprzednich lat, kilku ostatnich, no to widzimy, jak ten budżet inwestycyjny, czy budżet na wydatki, jak coraz jest mniejszy i jest jednoznacznie, coraz większy jest budżet na wydatki, a coraz mniej jest w tych wydatkach na inwestycje. Po prostu, że no, życie jest coraz droższe, coraz więcej kosztuje i pytanie, skąd tu wykoić pieniądze na ten stadion, bo można cały czas przypominać przez x lat, że prezydent obiecał, czegoś nie dopełnił, z jakich względów to już powiedzmy nie dociekło.
uciekajmy, ale ileż można na takim paliwie jechać? No tu w którymś momencie trzeba patrzeć w przyszłość, a czy Chorzów stać dzisiaj na stadion tak jako samorząd, a bez jakiegoś wsparcia rządu i tak dalej, no to ja przekonania takiego w ogóle nie mam. Oczywiście i ja myślę, że wielu ludzi nie ma tego przekonania, więc odpowiadając na to pytanie, jak najszybciej się da. Ten wątek oszukania mogę za chwilkę, oszukiwania nas przez prezydenta mogę za chwilkę rozwinąć, jeśli mi pozwolicie, jeśli czas pozwoli, ale jeżeli chodzi o odpowiedź wprost na twoje pytanie. Nikt nie oczekiwał, że prezydent ten stadion zbuduje w jeden rok, tak? My mówimy o 12 latach. Przez te 12 lat się nic nie działo poza makietami. Okay, to jest 12 lat, to patrzmy teraz, w przyszłość. Teraz patrzmy w przyszłość. Nie, słuchajcie, dzieje się, bo już zawodnicy nie mogą stawać przy budynku. No, to było. Więc może zaraz wjadą bulldozer. Tak, słuchajcie, ale to nie mówię, że to jest 12 lat, tylko wiesz, no, przyszłość. Market budowlany mi kiedyś dał na sektor rodziny taką 80-metrową rolkę sztucznej trawy, żeby te dzieci jak tam biegają, żeby się nie kaleczyły i tak dalej. Morris, który zarządza stadionem, mówią mi w 2016 roku, słuchaj, wstrzymaj się jeszcze z położeniem tego, bo możemy zaraz wchodzić z budową. Także od 6 lat jakbym się wstrzymywał, to nie wiadomo. No nie wstrzymałeś się? No nie wstrzymałem się. Słuchajcie, czy Chorzów wstać, żeby wybudować stadion od razu? Nie. Czy Chorzów wstać, żeby wybudować ten stadion etapami powoli, czyli na przykład zaczynając od jednej przynajmniej trybuny, pokazując chęć tego budowania? Tak. Czy prezydent powinien tutaj jakby iść za po śladzie, nie wiem, Szczecina, śladami Wałbrzycha i innych miast, które dostawały dofinansowania chociażby do rozbudowy Akademii Piłkarskiej dla dzieci? Tak, bo można tak mądrze zbudować ten stadion, żeby jakaś jego część była przeznaczona właśnie pod tą akademię i w ten sposób uzyskać pieniądze rządowe. Może mi się kiedyś ta moja podobizna do Morawieckiego, do premiera Morawieckiego przyda. Nie wiem, ale na pewno trzeba działać szeroko. Czy można to zrobić ze wsparciem biznesu, czyli oddając część na przykład tego terenu pod jakąś działalność, która ewentualnie tam mogłaby funkcjonować w zamian za długoletnią dzierżawę? Oczywiście, tylko trzeba chcieć. Jeżeli nie ma woli, to ten stadion nigdy nie powstanie. Jeżeli się chce, to można zrobić naprawdę wszystko. Załóżmy, że dzisiaj byłaby zmiana warty w Chorzowie w Urzędzie Miasta, to jestem w stanie dużo położyć na stół tutaj dzisiaj, że przez 12 lat zrobimy absolutnie 100% więcej niż zrobił prezydent Kotala, chociaż od zera 100% to dalej będzie zero. To my zrobimy po prostu dużo, dużo więcej, żeby ten stadion powstał. Chorzów stać na stadion, jeżeli będziemy go budowali powoli, etapami, ze wsparciem pieniędzy z budżetu centralnego i ze wsparciem biznesu, więc tak. Nie stanie się to w 2 lata. Oczywiście. Ustawiamy kropkę w tym wątku, odbieramy kolejny telefon, bo jest z nami kolejny widz. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie panów. Witamy. Janek Skorzowa z tej strony. Drodzy panowie, ja nie chcę wam zadawać żadnego pytania. Chciałem się bardziej podzielić takim swoim przemyśleniem i całą tą opinią o sytuacji ruchu w danej chwili. Niezmiernie cieszę się, że ruch wraca na dobre tory, że zajmują się nim dobrzy ludzie i że grą swoją, zarówno kibicami, wszystko wygląda na świetlaną przyszłość. Tylko podzielę się taką swoją opinią, która jest bardzo niepopularna. Sercem bardzo chciałbym, żeby ruch wrócił do ekstraklasy, ale boję się tego, bo gdzie są wielkie pieniądze, zaczynają się wielkie problemy. Dlatego sercem bardzo mocno życzę, ale wydaje mi się, że pierwsza liga to jest taki poziom, gdzie ruchowi też może być dobrze, a boję się po prostu, że jak będzie wielka kasa, to niektórzy ludzie będą mogli chcieć położyć na niej łapę, tak jak mieliśmy już do tej pory sytuację. No to jest fakt. To ode mnie tyle. Dzięki bardzo za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie pani Grosicki, dzięki za wszystkie te lata w ruchu, bo jestem po 30, także pana pamiętam. Kamil. Pozdrawiam. Dziękuję. Kanał sportowy Kamil. Cześć, na razie chłopaki. Pozdrawiam. Chyba nie do końca kibicował. Nie, pan Janek się na pewno zestresował, bo to powiem wam jak... Ale zauważył jedną fajną rzecz, ja zaraz tylko wejdę ci w słowo. Mhm. Rzeczywiście jest tak, że jak dochodzisz na ten najwyższy poziom, to co Rafał też zwróciłeś uwagę, że potem więcej ludzi będzie chciało przy tym ruchu się zakręcić. Ale ja myślę, zakręcić. Że wiecie to, jakbyśmy gdzieś tam zasięgnęli języka co po niektórych kibiców, którzy rzeczywiście tą gotówką dysponują i pomagają, większą gotówką klubowi, to oni sami by powiedzieli, że coraz więcej dziwnych typów się kręci przy klubie, bo wiedzą, że można coś już utrzymać. Słuchajcie, to się już zaczyna, jeżeli nie zaczyna, to już to mamy u bram.
i za chwilę może się to zacząć dziać. Powiem w ten sposób do Janka. Janku, zawsze myśl pozytywnie i sięgaj po wyższe cele niż wydaje ci się, że jesteś w stanie osiągnąć. I tak samo my będziemy robili z ruchem. Pierwsza liga absolutnie to nie jest miejsce docelowe. Miejsce docelowe ruchu jest w Ekstraklasie. I tutaj jakby wiem, że twoja opinia jest popularna, ja się z nią nie zgodzę. Natomiast mogę ci tylko powiedzieć tyle, że my tak jak dzisiaj sprawdzamy ludzi, którzy de facto są naszymi reprezentantami, czyli są kibicami, wywodzą się z naszego środowiska, to tym bardziej będziemy sprawdzali ludzi, którzy ewentualnie przy przejęciu ruchu, jak rozumiem, przez jakiegoś sponsora mniejszego lub większego, to tym bardziej będziemy tych ludzi również sprawdzać. Także tutaj nic o nas bez nas. No bo zwróćmy uwagę na barkach, jak małej liczby osób się to wszystko opiera, że ruch na przykład nie ma dyrektora sportowego, prawda? To już teraz w tych czasach takich, powiedzmy, korporacyjnych, no to na poziom pierwszej ligi to mimo wszystko no nie jest to konwencjonalne, że wszystko gdzieś spoczywa i pytanie, jak długo też za moich, tak się da, nie? Za moich czasów, jak ja byłem w ruchu, mieliśmy dyrektora Casemiro. Casemiro. Wiecie dlaczego, bo dyrektorem był Mirek Mosur i my chodziliśmy do niego tylko i wyłącznie, kiedy będą pieniądze. Dawaj, Casemiro. Więc Hansel wymyślił taką ksywę, że to będzie Casemiro. Odbieramy kolejny telefon, jeżeli pozwolicie. Jest z nami kolejny widz. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, halo. Tak, słyszymy się, witamy. Słychać mnie? Dzień dobry. Nie wiem teraz, czy mam godać, czy mu mówić. Bo to jest tak... Możesz godać, bo właśnie my się zastanawiali z Maćkiem, czy tutaj będzie dzisiaj godanie. No to godomy od teraz. Pochodzę z Łogiewnik, tam Bytomskich, czyli praktycznie Chorzów. W Chorzowie się urodził, ale mieszkam już od ponad 12 lat w Niemcach. Generalnie nie mogę być, ale karnet zawsze na trybunach górno wykupiony i tak dalej, i tak dalej. Pytanie mam właściwie do Simona, ale myślę, że pozostali panowie też mogą odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, Simon, generalnie mam taki plan, jakbyś ty albo obojętnie jakiś kibic ruchu chciał zostać prezydentem Chorzowa. Pod kątem oczywiście budowy stadionu, to ja myślę, że to chyba nie jest takie skomplikowane. Wystarczy po wszystkich, co mieszkają, tak jak ja, za granicą, czy gdzieś tam obojętnie, czy wezmiemy Mikołów, czy nasze, nie wiem, Siemianowice, Katowice, Chełm Śląski, obojętnie wszystkie fan kluby. Przed wyborami normalnie się meldujemy wszyscy w Chorzowie i Simon wygrywał wybory prezydenckie w 3 sekundy, nie? No nie wiedziałem, że będziemy mieli tutaj kampanię wyborczą. Ja też nie. Ale nie, pierwsze, też nie wiem, czy premier może być prezydentem. Musi wybrać. Ja nie chcę robić kampanii, ale wydaje mi się, że to nie jest takie trudne, jakby się wydawało, bo ja myślę, takich ludzi jak ja, co by się chcieli zameldować w Chorzowie, no to jest naprawdę... Ile tych, że tak powiem, uprawnionych do wyborów trzeba, żeby Kotala nie miał najmniejszych szans i tak dalej. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, to mnie tak bardzo nurtuje od jakiegoś czasu, z tym się nie umiem pogodzić. I czytam duchą na bieżąco wszystkie informacje o ruchu, tak jak godą, staram się wspierać ruch, kupować karnety, pić chorzowskie i wszystko, co jest z tym związane. Natomiast co mnie boli, że sprawa z panem Smagorowiczem, Mosturem i tak dalej, to ciągle jakoś jakby nie było do końca rozwiązane. Nie wiem, czy to już jest po prostu sprawa zamknięta, czy tego się nie da powtórzyć, ale ja jest tak jakoś zaangażowany emocjonalnie to wszystko, że tak jak jest na przykład wielki ruch, to ja bym był w stanie założyć stowarzyszenie, które chce wyczyścić sprawy z Smagorowiczem i Mosturem do końca, robić składki na jakichś adwokatów, żeby sprawy po prostu wyczyścić. Jak w ogóle wyglądały finansowe, wszystkie sprawy finansowe w tamtym czasie? Jak była ta pożyczka na ratowanie ruchu, tam było ile, 15, 18 czy ileś milionów. Potem był sprzedaż stempla przecież i nagle, to przecież to otwierało w ciągu krótkiego okresu czasu ponad chyba 20 milionów złotych i tych pieniędzy nie ma. My ślatujemy najpierw do pierwszej ligi, potem drugiej i tak dalej. Tego nic nie ma, tego nikt nie wie, co się stało, a potem Norymberga, kto to tam wtedy był, się tego melduje, że procent jakiś tam zastępla nie został uregulowany w ogóle. Także no to są rzeczy, które
jakoś, no, gdzieś tam mi jak to się go do na serduszku leżą i oby był w stanie sprawa Kotala, Smagorowicz, Mostur, dokładnie jakby się dało przejrzeć. Tak jak robimy teraz, no, nie wiem, sprawy z selekcjonerem, ciągle gdzieś tam sprawy wychodzą na tego. To by się dało jeszcze sprawdzić, oczywiście, że to by miało sens, bo tylko w takim sensie, żeby pomóc ruchowi, a nie zaszkodzić. Także dziękujemy za te pytania. Simon, mój głos może, a myślę, że takich wariatów jak jest mnóstwo. Także to ino, wystarczy się zameldować w Urzędzie Miasta Chorzów i ty to wygrywasz. Przypomnij. Dziękuję, swoje, pozdrawiam. Nie? Pozdrawiamy cię. Przypomnij Darek. Swoje. Darek. Darek. Dziękujemy Darkowi i odnosimy się do pytań. Dzięki Darku. Darku. Chciałbym tylko krótko naprawdę się odnieść do tego pierwszego pytania, albo jak chcecie, to mogę po śląsku też, bo nie wiem, czy w kanale sportowym była Gotka śląsko, także jeżeli pozwolicie, umia po polsku, po śląsku, po angielsku i po cichu, najmniej po cichu godą. Jeżeli chodzi o wszelkie różne sposoby, sposobności wybierania, jakby przekludzania się do Chorzowa w celu, żebyśmy mieli swojego prezydenta, to jego wszystkie prawne środki są dozwolone. Także jak najbardziej, czy to BDJ, czy kto inny, to jest jakby drugorzędne. Nie chciałbym tutaj, tak jak Adam powiedział przed chwilą, nie chciałbym, żeby tutaj się zamieniło to w jakąś kampanię wyborczą, bo za chwilę będą mnie smarować, że tutaj z Adamem i z Krzysiem Stanowskim my się ugodali, że ja tutaj przyważa do telewizji, żeby robić kampania. Jak Beda, jak ostatecznie się zdecydujemy na taki krok, to na pewno wam o tym powiem pierwszy. Nie będę tego robił w telewizji, no to powiem kibicom. Więc jakby wszystkie środki na pewno wtedy ręce na pokład, każdy sposób legalny i zgodny z prawem dozwolony. Drugie pytanie było odnośnie? Odnośnie rozliczenia. Odnośnie rozliczenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozliczać. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem policją, nie jestem prokuraturą. Na pewno ci mogę tyle powiedzieć, bo tam wymieniałeś pana prezydenta Kotale. Toczy się jakieś postępowanie w sądzie odnośnie pewnych jakby rozliczeń. Byłem nawet wzywany jako świadek w tej kwestii. Z tego co wiem, to jest takie wielowątkowe to śledztwo. Czy ono zahaczało te osoby, które wymieniałeś? Nie wiem, czy uważam, że osoby, które doprowadziły ruch Chorzów do tego stanu sprzed 3 lat, powinny w jakiś sposób odpowiedzieć za te czyny? No uważam, że tak, ale tak jak mówię, ja nie jestem policją, prokuraturą, żeby jakby to robić. Jeżeli macie ochotę założyć stowarzyszenie, które zbierze środki na dobrego prawnika i przegrzebie te wszystkie kwestie prawne, ja uważam, że im więcej ludzi w dobrej wierze, które się zbierają wokół ruchu, tym lepiej. No, trzeba po prostu działać. Ja na pewno nie będę przeciwny takiemu rozliczeniu. Każda ręka podniesiona na ruch, no, powinna zostać uderzona z powrotem. W oczekiwaniu na jeszcze jeden telefon jest pytanie do ciebie, Rafał, od widza na Twitterze. Michał pyta do Rafała Grodzickiego. Grałeś z Tomaszem Swędrowskim w Motorze Lublin, w drugiej lidze się wyróżniał, a czy w pierwszej lidze też ma na to potencjał? Tak, ja przede wszystkim Tomka poznałem, będąc zawodnikiem Stali Mielec i trener Smułka zaczął stawiać na niego na pozycji numer 6. Ja wiem, Tomek nie ma warunków ku temu, aby na tej pozycji grać, ale uważam, że to był wtedy przez trenera Smułkę strzał w dziesiątkę. Świetnie tam wyglądał, radził sobie bez problemu. To jest mocny charakter, bardzo mocny charakter. To jest chłopak, który jest mega dużym profesjonalistą. To spowodowały jego wcześniejsze kontuzje, ale śmiem twierdzić, że będąc w motorze, on dojrzał przede wszystkim mentalnie do tego, aby zrobić krok wyżej, aby grać w takim klubie jak Ruch Chorzów. Wiem, że jeśli właśnie chodzi o ten jego mental, on podoła. To jest trochę zastępstwo za Mokrzyckiego. Za Mokrzyckiego, aczkolwiek dla mnie to są dwa inne typy zawodników. U Tomka jest bardzo dużo cech takich wolnicjonalnych, ale potrafi rozegrać fajnie piłkę, ale również tak jak Mokrzycki dysponuje fajnym uderzeniem z dystansu. Myślę, że to będzie chłopak, który pomoże Ruchowi, który swoje piętno odciśnie na drużynie trenera Skrobacza, bo w środku pola takie charaktery są potrzebne, a tym bardziej, że tam również gra Sikora, młody również chłopak, będzie miał się od kogo uczyć właśnie takiej gry w środku
I podpisuję się pod tym, że Swędrowski to jest wzmocnienie ruchu na poziomie pierwszej ligi. Mhm. Jeszcze jedno pytanie też od Michała. Czy z taką kadrą Ruch stać na udział w barażach? Maciek, ty jak na to wszystko spoglądasz? Stać, no bo pewnie jak tu siedzimy, jakbym miał poprosić was teraz, żebyśmy tak sobie wymienili trzy drużyny, które są gdzieś zdecydowanymi faworytami tej ligi, albo trzy drużyny, które powiemy, że są na pewno mocniejsze od Ruchu, to pewnie nie byłoby to takie znowu super proste, tak samo jak nie byłoby super proste wskazać teraz jednoznacznie trzy drużyny słabsze od Ruchu. Ja wydaje mi się, że to będzie tak wyrównana liga i tu naprawdę Ruch ma w tym momencie po tych dwóch awansach trochę taki mental zwycięzców, że nawet ten półfinał barażu za Dunią to takie było kolanem przepchane i no jest ten gen, tak jak Rafał tu mówił o tym DNA, raz, że styl, a dwa, że też w głowie siedzą to zwycięstwa. No, Ruch ma początek, który w teorii może się wydawać ten terminarz korzystny, bo jest skra u siebie, oczywiście to też może być pułapka i zgubnę się, jest skra u siebie, potem jest Chorobry na wyjeździe po dużych perturbacjach i jest mecz z Puszczą u siebie, zatem to jest taki zestaw rywali, na który wydaje się, że pozwala wierzyć w to, czy myśleć o tym, że Ruch może wejść w sezon bardzo dobrze. A jeśli wejdzie bardzo dobrze, to może znowu pójdzie siłą rozpędu, dlatego to ja powiem tak, że ani dla mnie nie jest jakąś fikcją teraz mówienie, że Ruch spadnie, ani że Ruch powalczy w barażach. No to wszystko się może tu zdarzyć, naprawdę. To... Rafał? No ja też tak uważam. Zresztą rozmawiałem ostatnio z chłopakiem, który prowadzi portal Gramy w Piłkę i gdzieś tam lubimy porozmawiać sobie na temat sezonów, rund i obstawiamy mniej więcej, kto może spaść, kto może awansować. I Antkowi powiedziałem, że dla mnie absolutnie Ruch to będzie drużyna, która będzie zamieszana, że tak powiem, w bicie się o awans do Ekstraklasy. Uważam, że ta siła rozpędu, ci kibice, to, że wszyscy ludzie dookoła Ruchu Gorzów znowu poczują tą ciut większą piłkę, bo to nie jest Ekstraklasa, ale to już jest pierwsza liga, to jest zaplecze Ekstraklasy. To już są firmy, które przyjeżdżają z całym szacunkiem. To już nie przyjedzie Radunia Stężyca, to przyjedzie Wisła Kraków, to przyjedzie Arka lub Ruch tam pojedzie, więc to samo się będzie napędzało i ja uważam, oceniając styl Ruchu Gorzów z drugiej ligi, to będzie drużyna, która namiesza. Panowie, zmierzamy do końca. No i tak już prawie 90 minut rozmowy o Ruchu Chorzów. Myślę, że wiele wątków poruszyliśmy, od tych sportowych przez te organizacyjne, trochę historii, trochę tego, skąd Ruch wraca do pierwszej ligi. Wiadomo, że duże nazwy chcemy zawsze oglądać jak najwyżej. Ruch taką jest. Zobaczymy, jak sportowo się obroni. Bardzo wam dziękuję za tę dyskusję dzisiejszą. Będziemy śledzić oczywiście to wszystko w magazynie Pierwsza Klasa, który oczywiście już za tydzień na antenie kanału sportowego, więc bądźcie z nami. No a dzisiaj bardzo dziękuję. Rafał Grodzicki. Dziękuję ślicznie. Maciej Grygierczyk. Bardzo dziękuję. Szymon Michałek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bądźcie z nami w pierwszej lidze również. Do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.